Kamera, akcja! Cześć, powitać wszystkich. Cześć. Kuba ładnie się teraz wita, youtuber, nie? O kurde, na kamienia najechałem, zobaczcie. Ale muszę go odrzucić w ogóle to. Się w gnoju trafiło jakieś dziadostwo. No i co, mamy słoneczko. W sumie to słoneczko od godziny niecałej, a wcześniej było tak pochmurno, ale bez deszczu na szczęście. Już 16 października. Jeszcze podprzężyto tutaj obornik rozrzucamy, orzemy od razu, bo no, trochę tych deszczy było, pokićkało nam plany. Ale to nic, no, musimy jakoś sobie z tym poradzić. Spadło jakieś 60 parę litrów chyba przez dwie doby. Także wszystko było pozalewane, wszystko pływało. Wszystko. Odra w Oławie to widziałem już jest pełna. Ale to jeszcze w sumie padało, wracałem z Czech, widziałem. A teraz to pewnie wszystko spływa z tych gór jeszcze. Kurde, co ja robię? Dobra, się zamotałem coś. Ale ciutko oreczka idzie, naprawdę aż się chce. Idealne można powiedzieć, że warunki. Dobra, bo ja się tutaj dwie rzeczy naraz, a tempomat po zgaszeniu trzeba od nowa ustawiać i tak. I jedziemy! Nagrałem wam parę ujęć, bo Bartek miał ze szkoły wrócić, coś tam ponagrywać, dronem polatać. Ja patrzę, a tu 3 hektary było i nie ma zaraz, nie? To mówię, dobra, coś tam nagram, żeby było, bo Bartek może się załapie na końcówkę, na jakieś kliny pobrzeczniaki, bo to pole takie, no, nieprzyjemny kształt. Albo w ogóle, nie? I tak to jest. Potem jaki plan? Potem jadę dalej talerzować też, bo mogłem wcześniej w sumie, ale deszcze przyszły, to nie talerzowałem na mokro. Czekałem, teraz talerzuję i będziemy dalej siać jeszcze. Jeszcze trochę żyta, pszenżyta zostało, pszenicy też trochę. I zobaczymy co tam, jak będzie szło, bo część czasami były takie mocniejsze, najmocniejsze kawałki po kukurydzy, no to trzeba było talerzówką, a potem jeszcze gruberem to zerwać, przemieszać, bo talerzówka nie dała rady. Jednak było tej słomy, szczególnie pokosy po kombajnie, to już było za dużo tego i gruber ładnie robotę zrobił i dzisiaj prawdopodobnie będę też talerzował, a nie wiem, jutro czy tam kiedy, przed samym siewem jeszcze, żeby to jeszcze też dosuszać, nie, bo to wszystko mokre. Akurat taki kawałek też tam jeden jest dosyć fest mokry, bo tam cyrki były czasami. Zaraz opowiem. I mówię, no to przed siewem się jeszcze gruberkiem przeleci. O, słoneczko, patrzcie jak go psycha. Teraz ta ziemia fajnie tak do siewu, ta orka sobie podeschnie i gdzieś po niedzieli już chyba, bo dzisiaj jest piątek, będziemy to siać. I będzie temat z głowy. Jeszcze się nawozu tu nie będę dawał, bo gnoju daje myło, tutaj nawiozłem, aż widzę, że trochę przesadziłem. Po 50 ton ponad wyjdzie chyba nawet lekko na hektar, także solidnie będzie, to odpuścimy, bo naprawdę oborniczek robi cuda czasami. O, a tutaj pryzmy fajnie wyszło na najgorszym piachu z tego pola, tutaj na takim skrawku. To też później ciągnie jednak, nie? A co miałem powiedzieć o tym polu, tym mokrym? No nie jest taki bardzo mokry, ale jak były te powodzie 2009, delikatnie 10, to było wiadomo. Powtórka 9-7. Sieczkarnia do nas przyjechała, właśnie z firmy Maślak z Kalisza, tak ci co właśnie kiszonkę z trawy przyczepą robiliśmy też, ta sama firma. I była taka akcja, że w sieczkarni coś tylny napęd, coś pompa, chyba korpus był pęknięty i coś tam gubiła ciśnienie, nie ciągnął ten napęd, było bagno fest, tam ciągniki to po dwa ciągły D47 taką podwyższaną, no, jeszcze nie było tak wtedy przyczep, sprzętów większych się tak rzeźbiło, no to sieczkarnia się nam tak utopiła, że ciągnęło, zaraz wyliczę, pamiętam, tylko muszę pomyśleć. Było tak, John Deere 6920, renówka taka z tą bujaną kabiną, tą śmieszną, to tam niecałe 150 koni też. Case był 100 chyba 20 koni, z tych jeszcze starych, zarąbistych case'ów. Deutz był 140, 12 nasza, no to 120, nie? I jeszcze 912 na przodzie ciągło też, ale to nie byliśmy szczepieni na jednej linie, to było na dwóch takich.
na dwa się tam rozdzieliliśmy. No to ile? 6 ciągników, tak? Już nie pomyliłem się? Chyba nie. Czy jeszcze coś było? Nie, chyba. No i... no, z ledwością. Pamiętam, jakieś tam krótkie linki próbowaliśmy, porwaliśmy i na koniec... nie, inaczej, też porwaliśmy, ale... Nie wyszła, siedzi, zasało, woda w koło, tylko obeszła tą sieczkarnię. Znaleźliśmy taką długą linę, że z twardego chcieliśmy właśnie ciągnąć i podzieliliśmy ją na pół, na dwa, wiecie, sznurki ciągników i pamiętam, wyszła ta sieczkarnia tak lekko ze skosa, ale tak już linę z daleka było widać, że iskry się sypią, bo to już w nocy było, że ostatkiem sił, a lina już potem, wiecie, jak się lina wichruje, jak już poprzerywała się i już do wywalenia była, ale się udało. No i w nocy przyjechali tam chłopaki z firmy, serwisanci, zrobili tą pompę i na drugi dzień tak było, że pamiętam, nawet ja 12 jechałem, sieczkarnia mnie ciągła i sypaliśmy na D47 z tyłu. Dopiero wtedy zobaczyłem, jaka to jest moc, nie do posadzenia, jak ciągnie napęd, a co dopiero jak na gąsieniczkach jest teratrak, nie, to dopiero. I takie to były mokre lata wtedy. I do tej pory to było ciężko o wtopę, nie? A widać, przyszedł rok taki, jaki jest i się zdarza teraz. O, jak patelnią ostatnio bardzo wam się podobało, bo jakby, że inaczej, takie wtopy lubicie, nie? I ten. I też wpadłem. I kombajny wpadają teraz, które napędu na tył nie mają, bo woda wszędzie też i to tak jest. Ja mówię, to chyba tak będzie jak w Afryce, pora deszczowa i sucha. Bo na to wychodzi, widzę, no bo się jakoś tak ta pogoda zmienia. Nie można normalnie, tylko musi być jak nie jedno, to drugie i tak zawsze pod wiatr. Ale co poradzisz, no. A tamto pole takie, co ta sieczkarnia się utopiła, zostało też, to teraz rowy są poczyszczone, też inna sprawa, że trochę się wzięli, to tam nie jest źle, ale fokusa utopić też jest łatwo. Wał oponowy jak złapie, to kiedyś były też cyrki, że manitką tylko dało radę wyciągnąć. A są patenty manitką, jak polecam każdemu, może nie każdy sobie wydumał takie coś, ja nie wiem, czy ja to mówiłem już, może nie, że kiedyś ruchoma podłoga z trocinami wpadła, zestaw 40 ton w takim ugorze, ładowałem go, mówi, że wyjedzie, no to mówię, dobra, bo kiedyś tak ładowaliśmy też, ale jednak było bagienko, zarył się ani w jedną, ani w drugą, wyrwałem zaczep z przodu i co, i po robocie, ruchomej podłogi za dupę nie bardzo było jak tam uczepić, wciągnąć, bo ona ma tam tak zaślepione, żeby tam nie wpadał ten materiał, który wysypuje. No i co, i myślę sobie, co to zrobić, a w skani zaczep odlew to łatwo jest wyrwać, nie jeden wyrwałem już. Zawsze ostrzegam, bo wiem, jak się kończy, kierowcy nie wierzą w moc sprzętu, który ich wyciąga i mówią, ciągnij, to wytrzyma. Ja mówię, no jak na twoją odpowiedzialność, chcesz, to ciągnę, nie? No i często tak się kończy w skani. I wymyśliłem, że hol sztywny mi przywieźli, manitkę szczepiliśmy, w ten zaczep w sumie szczepiliśmy, no tylko oparłem w to łoże, bo już nie było to czego szczepiać za bardzo, tylko jedna strona była na bolec niewyrwana. No i wbiłem łyżkę, teleskop schowany i wypchałem go. W ogóle nawet praktycznie nie poczułem tego. Raz, dwa wyszedł. I potem go tak jeszcze drugie podejście, jak teleskop się skończył i już bokiem go tam później jakoś ten za jedno uszko delikatnie tylko podciągałem, co tam te szczępy zaczepu zostały i poszło to, ale no od tamtej pory jak gdzieś fest wpadnę, to nic nie kombinujemy od razu. Ciu z tym, kilometry, nie kilometry, jedzie się po manitkę i jest najbezpieczniej, najszybciej, bez żadnych szkód, bo takim szarpaniem to można ponarabiać też nieźle. O, a propos szarpania, i chyba możliwe, że wyszło szarpanie w T6. Miałem awarię ostatnio, miałem o tym powiedzieć też. Widzicie, jak to się przypomina wszystko. Wtedy, jak się zaryłem, tam widzieliście, siódemką też trochę, jak jest na miniaturce, szarpaliśmy na boki, nie? Bo to się sprawdza takie coś niebezpiecznie, ale no, szarpaliśmy. I na drugi dzień, czy na trzeci, talerzuję sobie, gadam z kimś przez telefon, o, dobra, odbiorę. No i dobra, jesteśmy dalej. I słuchajcie, gadam przez telefon,
na poprzeczniaku ta brustka była stara, tam po kukurydzy ta leżuje i coś tak pukło i stanąłem, słyszę tak z rzęzi coś, nie? Mówię, kurde, chyba się łożysko jakiejś skrzyni coś rozsypało, z rzęzi, zgasiłem szybko ciągnik, tak z zewnątrz wchodzę odruchowo, nie? W sumie nie wiem po co, ale chodzę, szukam, nic nie widać. Kurde, już mówię, trzeba zjeżdżać, się narobiło coś w środku. O, nie ten bieg. I tak później już zjeżdżam do domu, ale ruszyłem, słyszę, na dziurze kabina się ruszyła, przestało. Mówię, aha, coś tam się oberwało chyba. Się okazało, że tutaj pod lewym słupkiem jest taki główny wspornik od kabiny i od zbiornika paliwa, który do płyty, do skrzyni właśnie, do odlewu się przykręca. I się wzięły śruby, poluzowały gdzieś tam, ja nie mówię, że to od tego szarpania, jak wyciągaliśmy. Ale no jeżdżę po tych dziurach w transporcie, miało prawo, nie? A kto się spodziewał takie coś, no. I się dwie śruby urwały, całkowicie na lico była jedna ścięta, jedna na szczęście wystawała. A dwie były luźne, mówię, oho, no to ciekawie będzie teraz, weź to wykręć, a te co się wykręciły, pewnie już gwint rozpieprzony. No dobra, zjechałem pomału, no i do domu, a czemu dźwięk te były właśnie, powiem jeszcze, te wibracje, bo opierała się kabina o skrzynię i tak przenosiła ten dźwięk i się przez to tak wydawało, że coś tam się dzieje, a to tylko tak, wiecie, jak metal o metal, nie, dźwięk znosi i przez to, i co, weź się tam dobierz do tego, tam tak napchane tego wszystkiego, kurde. No z telefonami, dobra, i co, dzwonię pierwsze do serwisanta, no bo nie wiem jak się do tego dobrać, kompletnie nic, ale dodam do tego jeszcze AdBlue jest w zbiorniku paliwa, bo trzeba było zbiornik paliwa na pewno ściągać, żeby się tam dostać. No i mówi tam, że jest szansa, że go odsuniecie tylko i tam dojdziecie zobaczyć, zależy co tam się stało, nie? I no tak jak mówił, tam koło trzeba było osiągnąć, porozbieraliśmy, zbiornik się udało tylko odsunąć maksymalnie, w sumie nie takie trudne, tylko pierw trzeba wyczaić jak on tam jest powieszony, nie? Wisi na hakach i jest zabezpieczony jakby ktoś potrzebował, bardzo prosto, no tylko mówię, trzeba wiedzieć i... No i co, okazało się, że są dwie urwane i dwie się wykręciły na nasz wielkie szczęście i... Miały gwint wszystkie, bo urwane to wiadomo, że miały i na szczęście te wykręciły się, kupiłem śruby nowe. Ta jedna wystająca to z żabką się wykręciła bardzo fajnie też, a tą na lico ściętą no to dziadek wydłubał już, wywierciliśmy i ten wykrętak i poszła też z bólem, bo to 14 taka śrubka, nie, no to już trochę jest co kręcić jak tam dowalona, ale jakoś poszło i nie wiem, parę godzin to trwało, to jeszcze sobota była, ale udało się zrobić i pojechałem dalej talerzować, bo trzeba było pod się wszykować, nie? I taka przygoda była, także się ciągle coś dzieje, bo sobie nie wyobrażałem, jak mi przyjdzie od AdBlue te wężyki, kable odpinać tamtego nasrane. Mówię, zaraz jakieś zaczną się cyrki, błędy wyskakiwać. Ale no na szczęście to fajnie w miarę to wyszło, a jeszcze paliwa miałem sporo, ten zbiornik ciężki, jakieś tam robiłem podpory takie z regulacją, z kobyłek takich z gwintem, no i daliśmy radę już. Teraz trzeba tylko obserwować, bo jeździ się po tych dziurach, to ma prawo gdzieś tam to się zdarzyć, nie? Taka to technologia jest. A ja już byłem osrany, mówię, skrzynia się posypała. Już najgorsze myśli zawsze, nie? To tak jest. Zawsze tak jest. Tak jak w Bizonie miałem kiedyś deszcz. A to każdy kto... Ja wtedy jeszcze to się dowiedziałem wtedy o tym. Na własnej skórze przekonałem, bo no, nie spodziewałem się. Gdzieś kosiłem i czuję, pali się. Z kolegą jeżdżę, mówię weź... Oblecz w koło, ty, no nic nie widać, stanęliśmy, wąchamy. No czuję, że gdzieś tam spod klapy się pali, ale ja nic nie widzę, mówię, w środku jakieś łożysko, szybko uciekłem na drogę, żeby pola nie spalić. A to już będzie ze 3 lata temu chyba. I co, no kombinuję, gdzieś tam obmacuję obudowy w koło, jak mamy, załóżmy bęben akurat obmacywałem. I mówię, ty, no zimne, ale się dotknąłem przypadkiem wariatora od obrotu właśnie mocarni. Nie, teraz nie odbieram. I wtedy mówię, aha, koło jest gorące. Mówię, się albo na wariatorze coś rozsypało,
albo nie wiem co, nie? I tak patrzę, a tam są te płaskowniki, które sterują tym wariatorem. Ja obroty dokręciliśmy, obroty bębna w pizdu do końca i się okazało, że tak nie można robić, nie? A ja wtedy o tym jeszcze nie wiedziałem. Że obrót poluźnić i wtedy jest git, bo to już nic nie daje, tylko napina niepotrzebnie te właśnie cięgna to wszystko. I tarło o tarczę normalnie w nocy, to już się noc zrobiła, to się okazało, że normalnie się świeci, aż żar. Czerwona jest ta tarcza wariatora, no i tak się człowiek uczy, nie? Na takich akcjach. A ja już też byłem, już butelki z wodą z kabiny wylatywały na kopach, żeby gdzieś tam mieć. Gaśnica tam też była. W sumie nawet dwie, tylko co do tej drugiej to nie jestem pewny, czy ona chodzi. Jedna jest taka nowa, to wiadomo. No i się tak to jest, no. Przygody są zawsze. A tutaj, o, też przygoda. Właśnie odebrałem telefon. Się okazało, że zwisa bardzo linia tutaj energetyczna i zadzwoniliśmy do elektryków, niech przyjeżdżają, coś tam robią, bo no jest, póki co się mieścimy, ale ktoś kiedyś gdzieś się zagapi kombajnem czy coś wyższym czymś, może być nieciekawie. A druga sprawa, że jak ma to się coś tam stać, prądu nie być, no to niech w porę to zrobią i też będzie dobrze, nie? A potem wszyscy mogą ucierpieć, jak prądu nie będzie. O, i kawałeczek 3 hektary, klinowaty, ale już, o, myślę, że ponad połowa, bo tu już się zbliżamy do długiego, to wiadomo, że to teraz dopiero ubywać będzie jeszcze bardziej, ale już tak całościowo poszło. Orka, bym powiedział, pług ustawiony na 95, może 7 max procent moich możliwości. Już nie pieściłem go tam dokładnie. Nie było czasu już tego, mówię, dobra, jedziemy szybko to zaorać, o, ale sam może, nie? No, a tam, że mi uciekł, to tak troszkę celowo robię, bo zaczynałem od klina i do prostej płaszczyzny jednak nie trafiłem idealnie w ten ciąg po gruberze, jak są pasy, bo tam właśnie nie było widać na tym poprzeczniaku i tak to wyszło i sobie chociaż tą końcówkę tam trochę podprostowuję. Jak tak mi już chce iść, to, ale nie, no, oreczka, orunia, jak to Szoko mówi, tak, to fajnie, warunki takie są, że lepszych nie trzeba, bo czasami to, jak jest sucho, to się odechciewa, a i jak jest mokro, to również. Co, Kuba, katar masz? Masz? Chusteczkę jakoś trzeba chyba ci, co? A i dla tych, co zawsze się pytają, bo jest, widzę, czy to na Instagramie, czy w komentarzach na YouTubie zawsze pytacie, czy Kuba to mój syn, a Bartek kamerzysta, czy to jest mój brat, nie? A właśnie, że wszystko odwrotnie. Kuba jest brat, a Bartek kolega jest, nie? I tak to wygląda. Kurde, mały ze poprzeczniak zostawiłem też, ale dobra. Bo później na tym klinie te poprzeczki to też w koło objechać, to chwilę schodzi. Ale ważne, że jest ładnie zaorane, bo to jest najważniejsze. Ostatnio gdzieś tam orałem komuś i ktoś mi tam mówi, ale zarąbiście, a tam nie zaorało się zarąbiście, bo było krzywe pole po talerzówce, jakieś kopce i tak mówię, chłopie, to nie jest zarąbiście. Tu byś zobaczył, to by dopiero było. Kiedyś zaorałem pod rzepak, to było... No, rozrzutnika pierwsze uruchomienie, był nowy wtedy, 2.17 to było smerfowe pole. To 15-hektarowy kawałek, tak się udało pięknie, to zależy też od ziemi, nie każda się tak fajnie chce orać. Taki stół był, że ja byłem sam pod wrażeniem, lepiej się nigdy nie udało, no idealnie było. Dziadek przyjechał zobaczyć, to mówi, że no to jakby jakiś helikopter taką szynę przeciągnął, z końca w koniec było równo, idealnie, ale to... Naprawdę, to się aż chce wtedy, jak o, tak samo i tutaj. Widzę, że inna ziemia podeszła niż tam i też dużo lepiej wychodzi. Ja. Najgorsze poprzeczniaki, wykańczanie jest, bo poskakać trzeba trochę, nie? Jak są te pługi tam inteligentne jakieś, że te skiby sobie tam do GPS-a podnoszą po kolei, nie? Krechę robią, jakbyś normalnie tam jakim agregatem przejechał. Klimę wyłączę, bo było ciepło słoneczko, a już pochłodniało.
No i tak to wygląda, no. Będziemy jutro prawdopodobnie dla was ogromną niespodziankę kręcić, ale jak wszystko wypadnie pomyślnie, to chyba zobaczycie to wcześniej, to znaczy widzieliście, jak tak wyjdzie, jak mówię. To nic nie mówię w takim razie. No będzie, nie wiem, taka troszkę akcja ciekawa, no. No dobra. Bartek się chyba nie załapie, która jest godzina. 12, to on za półtora godziny jakoś dopiero ma być. To już będzie musztarda po obiedzie. A jakieś powiedzenie mi się na końcu języka. Ktoś to jak to mówił? A nie, bo to chyba nieładne, to nie będę mówił. Ale no wiadomo, jakie są powiedzenia. Także dobra. Spadam, bo ciśniemy z tematem. Trzeba się potem przepinać pod talerzówkę. I lecimy. Na razie, trzymajcie się, cześć!